Ugościłem i polecam. Bo chcieć to móc. Adam Machaj, raport z Państwa Środka, 20.06.2019, Kanton. Bo skończycie jak Atom. Bo źle nie skończyłem, bo jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nikt nie wie, jak ja skończę. Słyszycie to piszczenie? To dlatego, że nie zapijałam pasa. I zniknęło. Nie słychać. W Chinach, w autobusach trzeba mieć zapięte pasy i jest tak jak w samochodach, że jeżeli nie masz zapiętego pasa, to zaczyna wszystko piszczeć. Jak jechaliśmy tutaj z lotniska, to ktoś nie miał zapiętego pasa i chyba przez 15 minut piszczało. Wyobraźcie sobie, że wszyscy się na każdego oglądali. Jak ktoś miał torbę postawioną na fotelu obok siebie, to też każdy patrzył, że co może ta torba i o, słychać znowu ktoś się odpiął albo ktoś usiadł i jeszcze nie zapiął tego pasa. Więc jest to mega irytujące, dlatego każdy na każdego patrzy i czeka, aż ktoś łaskawie się zapnie. A do tego, żeby jeszcze z Was zmotywować, żebyście się pozapinali, mamy takie informacje o wypadkach, które się przydarzyły i o tym, jak to wygląda, jak się autobus wywróci. Także pamiętajcie, zapinajcie pasy. Dzisiaj kręcimy się w dzielnicy, która słynie w kantonie z tego, że można tutaj kupić podróbki różnych, najróżniejszych marek światowej klasy projektantów, Gucciego, Armaniego, co tylko sobie zażyczycie. My będziemy polować na jakąś koszulkę, zresztą oboje potrzebujemy odświeżyć trochę naszą garderobę, bo ciuchy w podróży najzwyczajniej w świecie się niszczą. Szczególnie, że pierzemy je w najróżniejszych warunkach. Wracając do tego miejsca, nazwy tutaj nie są poprzekręcane, czyli jeżeli kupujecie Gucciego, to faktycznie jest napisane Gucci, jeżeli Armaniego, to Armani, a nie żadne Adidosy czy jakieś inne dziwne poprzekręcane nazwy. Do tego super sprawą jest to, że wielu sprzedawców mówi po angielsku, przynajmniej na tyle, żeby się z nimi dogadać, więc nie musicie się gimnastykować i faktycznie można z nimi porozmawiać. Oczekuje się, że kupicie więcej niż jedną sztukę i dopiero wtedy możecie pomyśleć o jakimkolwiek obniżeniu ceny. Targowanie chyba nie jest zbyt mile widziane, bo ceny tutaj są faktycznie przystępne. Nie wiem jak Wam, ale mi chińskie produkty kojarzą się z tandetą, beznadzieją i tym, że rozpruje się po 3 dniach i będzie trzeba wyrzucić, ale są tanie. A tutaj okazuje się, że chodząc po tych butikach, małych sklepikach, to produkty wyglądają całkiem nieźle, a ceny nadal są niskie. Podobno Chiny dążą do tego, żeby nie być już uważane za te najgorsze, bublowate wyroby, tylko żeby ich produkty kojarzyły się z jakością. Nie wiem, jaki będzie miał to wpływ w przyszłości na ceny, ale na razie wygląda to całkiem obiecująco. Zero podtekstu. Tata time! Okej, udało się. Kupiłam sobie pierwszy raz w życiu koszulkę z Gucciego. Od Gucciego chyba powinnam powiedzieć. Mam super kota na koszulce. Co myślisz o niej, Dominik? Rewelacyjny wybór, naprawdę. Bardziej nie mogłaś wybrać. Będzie nam przypominała o naszych kotach, które zostały tak daleko. Dzięki Ci, Natalio. Sorry. Co jest tutaj drażniące, to, że w każdym z tych mini lokali gra inna muzyka i nie można sobie zebrać myśli, bo po prostu co chwilę zmienia się klimat muzyczny. Wiadomo, no, każdy słucha czegoś swojego, ale no, jest taki miszmasz. Jak dla kogoś, kto przechodzi dookoła, to jest taki mega, mega miszmasz. Jesteśmy na piętrze dla mężczyzn, nadal szukamy koszulki dla Dominika i jest tutaj strasznie pusto i cicho. Każdy butik jest odgrodzony szybami, więc przynajmniej ta muzyka się tak strasznie nie miksuje jak w poprzednich miejscach. Ale nie wiem, czy to nie oznacza, że ceny tutaj będą kosmiczniejsze.
Zaraz to wszystko sprawdzimy. O, i już mamy koszulę do Dominika, co powiecie? Ha, ha, ha. I am Dark Monster. It's good to see you. Ruch tutaj przeogromny. Ludzi, mnóstwo kupujących, sprzedających rowerów, skuterów, czego nie tylko. No i oczywiście trzeba uważać jak zawsze w Chinach, żeby coś się nie rozjechało, bo każdy jedzie i kto silniejszy, ten wygrywa. Ceny są całkiem przystępne, jak na jakość tych produktów. Wydają się być w spoko jakości. Ja za swoją koszulkę zapłaciłam 40 juanów, czyli około 22 zł. Więc w sumie chyba nie najgorzej, a wygląda całkiem spoko. No i koszulka Gucciego. Można sobie nawet dokupić piękne torby, a tam w tle metki. Metki wszystkie oryginalnych marek. Co chwilę ktoś nam coś oferuje, jakiś płyn do czyszczenia, okulary, jakiś zszywacz, urządzenie do masażu, także generalnie chodząc tutaj jesteśmy non stop zaczepiani. Ale i tak fajna miejscówka, faktycznie ceny i jakość całkiem niezłe, więc gdyby nie to, że będziemy to jeszcze wszystko dźwigać ze sobą przez najbliższe kilka miesięcy, to pewnie byśmy się tutaj nieźle okupili. Okej, a teraz czas na bohatera naszego odcinka. Właśnie się do niego wybieramy. Musimy złapać kilka razy jakieś metro, żeby dostać się 50 parę kilometrów za centrum. Za centrum kantonu. Idę zamyślona bardzo. Okej, znowu jakaś kontrola. Dobra, idziemy teraz na grilla, na którym będziemy się zajadać polską kiełbasą, zrobioną własnoręcznie przez znajomego Adama. I do tego jeszcze dorzucamy musztardę szalecką i chrzan delikatesowy i polski chlebek. A jesteśmy w Chinach. Ostatnie dni spędziliśmy w kantonie, gdzie gości nas Adam. Adam próbuje nas bardzo utuczyć. Jemy tutaj co niemiara, jemy po polsku, jemy po chińsku, jemy codziennie, jemy bardzo dużo. I nasze żołądki już nie dają rady. A dzisiaj będziemy jeść grilla mongolskiego, także będzie baranina. Zobaczymy jak i z czym to się je. Okej, to jest cały sprawca dzisiejszego zamieszania, czyli grilla po mongolsku, mongolsku. To co, powiedz coś o sobie, mogę przedstawić się naszym widzom. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Adam Machaj, prowadzę vloga Raport z Państwa Środka, mieszkam w Chinach od 10 lat. I co więcej mogę o sobie powiedzieć, zajmuję się tutaj obsługą biznesu polskiego w Chinach i prowadzę social media. Proszę o pytanie. Proszę o pytanie, więc no, czy wszystkich tak tuczysz, jak tutaj do Ciebie przyjeżdżają? Tak, wszystkich, dokładnie. No, ja lubię wychodzić. Wszyscy, co oglądają moje vlogi, wiedzą, że u mnie życie kręci się wokół żarcia. Także to, co widzicie, to jest, no, to ogląda, to wie, że to jest codzienność, tak? I zawsze musi być wszystko takie bardzo ostre w smaku i zakrapiane grubo? Tak, musi być i to dla zdrowotności, bo tu jest dużo bakterii w powietrzu i musi być i zakrapiane, i podostrzone, i przywędzone, przypalone. Ja dam tutaj nam taką teorię, przedstawił, że trzeba minimum 3 papierosy wypalić dziennie, jak tutaj mieszkacie, tak. Bo pomaga to zabić te wszystkie, nie wiem, bakterie, mi kolega to powiedział, czy... który służył w Legii Cudzoziemskiej, że jak się przyjeżdża tutaj w tropiki, to przynajmniej te 3 papierosy dziennie jak nie palisz, bo dostaniesz do grzybicy dróg oddechowych. No, to jest straszne i faktycznie my to odczuwamy, jak tutaj oddychamy, to tak dziwnie i ta flegma, to ich charkanie takie, którego no nie znoszę, to rozumiem już trochę poniekąd skąd to przychodzi. Bo mamy, faktycznie... mamy na to sposób, nie? To jest to. Ale nadal jesteśmy przeciwni, więc nie palcie, strzońcy swoje zdrowie, w Polsce nie trzeba. To teraz powiedz mi, skąd w ogóle się tu wziąłeś w tych Chinach, bo wiemy już, że jesteś tutaj od 10 lat. Wyjechałem do Chin, będąc na wycieczce w Chinach, zobaczyłem po pierwszym dniu, że mi się tu podoba. I pozamykałem swoje sprawy i przyleciałem. Jestem 10 lat. No to niezły rezultat. My w Anglii 10 lat siedzieliśmy i się zasiedzieliśmy i chcemy wracać do Polski. A ty myślisz, że jest sens, czy raczej tutaj już? Znaczy nie, no nie, nie ma sensu wracać do Polski, póki co. Okej.
Tak krótko rzecz ujmując, oczywiście jest rodzina. Nie chciałbym, żeby nawet może będą oglądali, źle to zrozumieli, bo są rodzice i oczywiście trzeba wracać, trzeba pamiętać i działać w tym kierunku, no ale tak biznesowo, życiowo, nie wiem, ja już też jestem przyzwyczajony do pewnych innych standardów w ogóle życia, także nie wracam, nie planuję. Okej. A teraz jeżeli nasi widzowie mieliby ochotę pooglądać Adama na jego kanale, to czego mają się spodziewać? No życie w Chinach Polaka, takiego jak ja, to jest inne niż... Bo ja jestem pewną specyficzną osobą i to jest takie moje życie. No, ktoś inny w innych środowiskach przebywa, w innych miastach, inne rzeczy odwiedza, inaczej żyje, a ja żyję tak jak ja żyję, także no, albo polubicie, albo nie. No, czyli taka codzienność twoja w Chinach. Tak, dokładnie. Okej, no i jeszcze czasami wybierasz się do Azji Południowo-Wschodniej, tak, Kambodża, dużo tak. Kambodży, dużo Kambodży jest, ale też są Filipiny, Tajlandia, Singapur, Indonezja, Malezja i tak dalej. A ostatnio robił test samochodu, który jest hybrydą. Tak, a nie elektrykiem, bo mi tam zarzucali, bo powiedziałem, że elektryk, tego właśnie tak nie znam, ale pokazuję jakąś tam motoryzację też. No. Też tego typu sprawy są na kanale. Spoko. Także zapraszamy. Będziecie mieli okazję, to zobaczcie. Podlinkujemy na dole. Hello! Welcome to Kaohsiung! Kaohsiung is in Taiwan. Yeah.